Cześć, witam na kanale Swojskie Gotowanie. Dziś będę robił obiad, a na obiad będzie schab nadziewany polędwicą wieprzową. Zapraszam. Mam tu piękny kawałek schabu. Waży on 1,3 kg. Naprawdę ładny, równy, duży. Ze starej świni. Dobra, czyli to jest ten schab, który będzie nadziewany tą polędwicą. I teraz tak. Jeśli chodzi o mięso, to tak. Schab i polędwica. Schab taki, polędwica taka. I teraz za chwilę będę sobie to ciął, czyli będę odcinał do długości schabu w tym miejscu i w tym miejscu. Tu od brzega najlepiej odciąć ten kawałek taki właśnie odwarstwiony, czyli na długość schabu będę to ciął, żeby były takie same kawałki. W środku będzie nacięty otwór dużym nożem, żeby sobie wsunąć tą polędwicę, ale przed tymi czynnościami będę to przyprawiał. Przyprawy to będzie tylko zwykła sól kuchenna i przyprawa do mięsk nor i nic innego. Polędwica będzie w samej soli sobie natarta, leżała z 3-4 godziny, a schab po zrobieniu dziury w środku będzie cały obtoczony w przyprawie do mięsk nor i też sobie będzie leżał jakieś 3-4 godziny. Po upływie tego czasu wszystko zmontuję i będzie się to piekło w piekarniku. Ale o tym potem. Najpierw tnę mięso. Dobra, więc tniemy, czyli tak jak mówiłem, odcinamy końcówkę z tej strony. To nam się przyda do jakiegoś tam mięsa mielonego czy czegoś tam. Z drugiej strony to samo. I mamy to. Teraz tu jeszcze jest taki nieładny kawałek. Też go sobie od razu odetnę. Dobra, polędwica. Oczywiście to są dwa różne mięsa, bo polędwica jest bardziej delikatna od schabu. Także smak będzie ciekawy. I teraz w tym schabie musimy mieć duży nóż. Na samym środku robimy otwór na wylot do tej naszej polędwicy. Widać, że nóż z drugiej strony sobie wyszedł. Dobra. Nie może być tego jakoś nie wiadomo jak dużo. I z drugiej strony też to robimy tak, żeby to wszystko nam się pięknie zmieściło. Dobra, jest otwór. Ja pokażę może. To musi wejść dość szczelnie w tą dziurę. Nawet bardzo szczelnie. Dobra, tu trzeba chyba coś dociąć jednak. Ale mówię, no po prostu zrobić tak, żeby było to w miarę możliwości jak najszczelniej, żeby to wszystko nam się fajnie składało w jedną całość. Teraz już chyba wejdzie. Moment. Zaraz. Prawie mam. Widać główkę. Dobra, moment. Powoli się pcha. No, a, może gwint wkręcał będę. O, właśnie. Okej. Okay. Jest. Ocie ja pierdziel. No właśnie. Tak to nie może być. Ale jak już tak się stało, to zrobimy to inaczej. Zrobię to sznurkiem wędliniarskim. Niestety. Najlepiej by było to zrobić, żeby to wyglądało w ten sposób. Dobra. Więc jak już się stało, tak jak się stało. Oczywiście ten schab musi być jak największy. Robiłem to wcześniej kiedyś i wyszło to tak jak wyszło. Niestety tutaj teraz nie wyszło. Czyli przyprawiamy to mięso, zrobimy to sznurkiem wędliniarskim. Mięsa mam przyprawione. Schab w tej przyprawie do mięsk nor. Polędwiczka solą jest natarta z każdej strony. Tak jak widać, odstawiamy to na 3-4 godziny. Po upływie tego czasu będziemy to tą polędwiczkę wkładać w środek tego schabu. Niestety schab mi się przerwał. Też będzie fajnie, też będzie dobre. Tylko tyle po prostu, że wizualnie też będzie ładnie, ale lepiej by to było, jakby to po prostu było bez jakiegoś tam rozerwania. No ale nic, odwiążę sobie to sznurkiem i też będzie pięknie, tak jak mówię, także po tym całym, jak to nazwać, po tym całym
wchłonięciu tych przypraw przez mięso, powiem co dalej. Mięso już jest po 4 godzinach leżakowania, tak to nazwę. Teraz należy je spętać. Dobra, czyli tak. Tu jest ten schab. Tu mam polędwicę, która pięknie solą przeszła. Teraz to musimy zrobić w ten sposób, bo miałem po drodze małą przygodę z tym czymś. Także robimy to na tej zasadzie, żeby to związać sznurkiem wędliniarskim. Niestety miało być inaczej, ale będzie tak. Także wiążemy, kręcimy, ściskamy. Także będzie to coś takiego. O, dobra. Inaczej. Dobra. Coś takiego. I dalej przekładamy. I dalej. I tak do końca. No, przekładamy. O. Tu. I jeszcze jedno. O, coś tu przeskoczyło. Raz. Tu. Ściśnięte fajnie. Tak to będzie wyglądało. Teraz ja sobie to zawiążę do końca. Dobrze to będzie. Dobra. Przekładamy to do naczynia żaroodpornego. Będziemy to piekli w temperaturze 180 stopni przez, powiedzmy, wszystko w zależności od tego, jaki ten schab jest duży, ale myślę, że od 1,5 do 2 godzin, także tak to będzie wyglądało. No właśnie. I nasz schab upieczony, minęły 2 godziny. Wygląda pięknie, gorący. A, naczynie ciepłe bardzo. Także wyciągamy, kroimy, próbujemy. Dobra, tu sobie ustawię sobie to wszystko. O. Dobra, tu mam takie magiczne szybczyki. Pewnie będzie smakował tak jak wygląda. A wygląda ładnie. Dobra, sobie przekroję i przełożę na talerzyk. Ła, kawałeczek oderwałem. Dobra, może od brzegu. Schab naliewany polędwicą, także dobra, takie warstewki, 3 na talerzyk, dobra, na razie to odstawimy i spróbujemy. Dobra, może zacznę od schabu, bo schab jest twardszy, pięknie przypieczony. Bardzo dobry i bardzo gorący, także masakra, polędwiczka. Zupełnie inne mięso, tak jak tu widać, różowe, też peklosól, nie peklosól, przepraszam, zwykła sól, ale inna struktura mięsa i w ogóle, także próbujemy polędwiczka. No, tak jak mówiłem, zupełnie inne mięso. Obydwa dobre. Naprawdę, polecam sobie zrobić. Oczywiście byłoby to jeszcze inaczej, gdyby to było
tylko włożone w środek, nie rozerwane przeze mnie. Tak to się ma, jak się ma za grube paluchy. No, ale też jest dosyć ładne. Oczywiście pyszne, także zróbcie sobie taki schab nadziewany polędwicą. Subskrybujcie mój kanał. Jeśli komuś się podoba, oczywiście łapa w górę, dzwoneczek. Także zachęcam wszystkich. I to tyle. Cześć.